Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Trwają półkolonie zorganizowane przez klub bilardowy Baribal Lubin. Na pierwszy turnus zgłosiło się mnóstwo młodzieży. Jak co roku na frekwencję nie może narzekać organizator półkolonii. Zarówno na pierwszy, jak i drugi turnus zbierał się komplet chętnych. Rzeczywiście z frekwencją nie ma żadnego problemu, bo pierwsze dwa turnusy zapełnione po same brzegi. Obecnie zaczął się drugi turnus. No, dzieci zadowolone, pogoda dopisuje, mimo wszystko, że jest taka w kratkę, ale akurat pod nasze zajęcia, wtedy kiedy musimy wyjść w teren, niekoniecznie nam jest potrzebna temperatura 30 stopni. W związku z tym zawsze ten jeden dzień na basen również się znajdzie. No, korzystamy przede wszystkim z tych wszystkich wspaniałych zresztą obiektów, które mamy w Lubinie, bo dookoła gdzieś tutaj zawsze jest gdzie wyjść. Do tego dochodzi, tak jak powiedziałem, jeszcze ten basen. Dużo animacji już na przykład w tym tygodniu też się szykuje, bo też będziemy mogli skorzystać i z kręgielni, będziemy mogli skorzystać ze strzelnicy, która oferuje również jakieś zajęcia. Więc zajęcia są bardzo zróżnicowane, ale oczywiście nie zapominamy o bilardy. Codziennie jakaś dawka, nieduża, ale tych umiejętności jest cały czas powielana. Sama gra w bilard dla najmłodszych to nie lada wyzwanie i satysfakcja. Dla wszystkich dzieci, które przychodzą, wydawało im się, że ten bilard to tak właściwie, no każdy oglądał, gdzieś coś widział, że to tak fajnie się wbija. W momencie, kiedy stają już przy stołach bilardowych i trzeba to samodzielnie już wykonać, okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Mnie cieszy fakt to, że mogę nauczyć przynajmniej w tych podstaw i że później z tym rodzicem już łatwiej jest grać, nawet jeśli pojedzie się na jakieś wczasy. No i chętnie oczywiście zachęcam tutaj jakby do korzystania później z zajęć w roku szkolnym. Obecnie trwa drugi turnus półkolonii, a następny rozpocznie się już pod koniec lipca. Miedź Legnica po dobrym meczu pokonała na własnym stadionie GKS Bełchatów 3-0. Wszystkie gole wpadły w odstępie 5 minut. Dzięki wygranej Legniczanie są już niemal pewni gry w barażach o Ekstraklasę. Graliśmy z trudnym przeciwnikiem, bo uczulałem mój zespół na koncentrację i na realizację założeń taktycznych i tutaj muszę im powiedzieć, że chylę czoła, bo zrealizowali założenia w pierwszej połowie prawie w 100%, w drugiej pojawiły się delikatne błędy, które na pewno będziemy musieli szybko skorygować, ale dzisiaj zagraliśmy skutecznie w ataku, skutecznie w obronie, dopisujemy 3 punkty i dalej cierpliwie i z dużą pokorą będziemy pracować. Planowany może jest atak po odbiorze piłki. Chcemy skoncentrować się na tym, żeby ta faza była szybko realizowana. No i dzisiaj po takich odbiorach mieliśmy swoje sytuacje. Natomiast no, nikt nie planuje w 5 minut strzelać 3 bramki. No tak po prostu takie wydarzenie boiskowe miały mi. Przed KGHM Zagłębiem Lubin w sobotę ostatnie spotkanie w tym sezonie. W 37. kolejce PKO BP Ekstraklasy Miedziowi podejmą na wyjeździe drużynę Górnika Zabrze o godzinie 17.30. Przed meczem kontrakt z Zagłębiem o 2 lata przedłużył główny szkoleniowiec Zagłębia Martin Sewela. Tą informacją kończymy dzisiejszy sport. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.